Nowy wicestarosta, nowa funkcja. Dlaczego zrezygnował pan z członka z zarządu i skąd takie właśnie zmiany pod koniec roku? Cóż, jak zapewne wszyscy doskonale wiedzą, na zarządzie w dniu 4 grudnia pani Jelska Jaroś złożyła rezygnację z funkcji wicestarosty Sokulskiego. Ja złożyłem rezygnację z funkcji członka zarządu. No dzisiaj odbyły się na nowo wybory. Rezultat państwo jakby widzieli, tak? Ale pana rezygnacja czym była kierowana? Tym, że zaproponowano panu funkcję właśnie wicestarosty, czy po prostu chciał pan zrezygnować z pracy w samorządzie tutaj? Nie chciałem zrezygnować z pracy w samorządzie, dlatego że uważam, że mam mandat, szczególnie ze strony mieszkańców Dąbrowy Białostockiej, z którego to okręgu startowałem, do pracy na ich rzecz. I gdybym zrezygnował, to po prostu okazałbym się być nieodpowiedzialnym. Pani Jelska Jaroś pełniła funkcję wicestarosty honorowo, nieodpłatnie. U pana też tak będzie? Nie, ja będę na etacie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że przez poprzednią kadencję ja pełniłem funkcję wicestarosty Sokulskiego nieodpłatnie przez całą kadencję, czyli lata 4. Jak zamierza pan się przyczynić dla dobra powiatu Sokulskiego? W zasadzie tak naprawdę ja przez rok pracuję już tutaj na etacie w starostwie powiatowym Sokółce. Cóż, naszym zadaniem jest pozyskiwanie jak największej ilości środków po to, żeby się nasz powiat mógł rozwijać, a mieszkańcy tymże rozwojem się cieszyć. Czy funkcja członka zarządu, a wicestarostą bardzo się różni? Czy to jest bardziej wymagająca funkcja? Ja sądzę, że będę robił te same rzeczy, które robiłem do tej pory. Z tej racji, że będąc tu na miejscu, człowiek po prostu jest zaangażowany w więcej inicjatyw. Zna też sporo spraw w szczegółach, tak? Kiedy zarząd powiatu sokulskiego się zbiera, to wtedy jest to jeden tylko z elementów jakby pracy. Natomiast codziennie, poczynając od dekretowania korespondencji, człowiek widzi sprawy, które w urzędzie się dzieją, skończywszy na podejmowaniu istotnych decyzji dla mieszkańców powiatu sokulskiego. Więc ta funkcja to nic nowego dla pana? No tak, no przez 4 lata byłem wicestarostą, byłem teraz etatowym członkiem zarządu. Jestem przekonany, że na pewno przede mną nowe wyzwania. Chciałbym podziękować przede wszystkim Radzie, która jednogłośnie zagłosowała na moją skromną osobę. Postaram się nie zawieść i radnych powiatowych, ale przede wszystkim mieszkańców naszej ziemi sokulskiej.